zapalenie gardła, objawy zapalenia gardła i domowe leczenie. Zapalenie gardła to infekcja wywołana przez wirusy, bakterie BDZ, grzyby. Chory odczuwa ból gardła i trudności przy przebykaniu. Dodatkowo występuje zazwyczaj suchy kaszel. Jakie są pozostałe objawy zapalenia gardła? Na czym polega leczenie? Jakie są sprawdzone, domowe sposoby na zapalenie gardła? Zapalenie gardła jest jedną z najczęstszych przyczyn wizyty u lekarza rodzinnego. Choroba występuje najczęściej w miesiącach jesienno-zimowych, a ryzyko zachorowania jest większe u osób mających kontakt z ziemią. Spis treści: zapalenie gardła, przyczyny, objawy zapalenia gardła, zapalenie gardła, diagnostyka zapalenia gardła, leczenie, jak walczy z bólem gardła, wideo, domowe sposoby na zapalenie gardła, przyczyny. Zapalenie gardła przewakreska nie jest wywołane przez wirusy lub bakterie. Bakteriami odpowiedzialnymi za zapalenie gardła są paciorkowce. Najczęstszą przyczyn zapalenia gardła są wirusy. Bakteryjne zapalenie gardła mokreska występowało około dzieci w wieku szkolnym i u okej. Dorosłych. Do zakreska enia zwykle dochodzi drog kropelko w czasie kontaktu z chorym, który, kaszlce lub kichajce, rozsiewa zarazki, lub przez bezpośredni kontakt z chorym, np. pocałunki, picie z jednego naczynia i tym podobne. Bardzo rzadko zapalenie gardła mokreska ma przyczyny niezakazne, np. podrakreskanienie przez palenie papierosów, alkohol lub kwaentre pokarmów, refluks kreska optkowo-przebykowy przecinek alergii, na przykład w przebiegu kataru siennego, wynika z dziabat niepokreska danych leków, na przykład zespół Stevensa Johnsona, lub był ubocznym skutkiem radioterapii czy chemioterapii. Jest wiele chorób zakaznych, którym mok towarzyszy objawy zapalenia gardła, np. mononukleoza zakazna przecinek że kreska czka przecinek grypa, pierwotne zaka kreska enie HIV, opryszczka czy bebonica, atak kreska e biabaczka lub niedokrwistoaplastyczna. Objawy zapalenia gardła. Objawy zapalenia gardła zależą kreska od tego, jakie są jego przyczyny. Przy wirusowym zapaleniu gardła pojawia się objawy, takie jak katar, wide, przekrwienie lub zapalenie spojówek, kaszel, chrypka, bólem i ni stan podgorczkowy lub niska gorczka. Paciorkowcowe zapalenie gardła zwykle przebiega bez kaszlu, wydzieliny z nosa, kataru i zajcia oczu, natomiast zazwyczaj towarzyszy mu objawy, takie jak silny ból gardła, wysoka gorczka, 38 stopni. CI wykreska EI, obszknite przecinek powikszone i tkliwe wzbyce chabonne szyi białe naloty lub ropa na migdałkach podniebiennych. Zdaniem eksperta lekarz med. Katarzyna Bukol-Krawczyk, internista grupy LuxMed, zapalenie gardła charakteryzuje się bólem o rukreskanym nasileniu. Najczęstsze jest wirusowe zapalenie gardła, wtedy jest to ból kabójcy, piekcy, drapicy, utrudniający troch pobykanie, ale nie tak silny jak ból wywołany infekcji bakteryjn. Przy niej mamy uczucie guli w gardle, nie mokreskam niczego po BKN. Zapalenie gardła, diagnostyka WSTPN, diagnoz mokreska na postawie objawów.
Na odruchanie infekcji wirusowej od bakteryjnej pozwala szybki test paciorkowcowy lub posiew z gardła. Zapalenie gardła. Leczenie wirusowe zapalenie gardła ustępuje samo w ciągu 5-7 dni. W tym czasie mokreskana stosowa leki bagocce dokuczliwe objawy, np. stosowa tabletki do ssania lub aerozole o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Po tygodniu 85% pacjentów nie ma kreskanych objawów. Bakteryjne zapalenia gardła mok wymaga porady lekarskiej i stosowania antybiotyku. Popraw mokreska na załowa kreska Y i ukreska po kilku dniach stosowania antybiotyku, jednak mimo to nie nale kreska Y przerywa terapii i przyjmowa lek przez cały zalecany okres, by całkowicie wyeliminowa bakterie. Wakreskane i zapalenie gardła wywołane jest przez wirusy, kory nie powinien przyjmować antybiotyków, ponieważ kreska leki TS przeznaczone do zwalczania bakterii. W celu ograniczenia szerzenia sizaka kreska enia, kory na paciorkowcowe zapalenie gardła lub migdałków nie powinien kontaktować się z innymi osobami w przedszkolu, szkole lub w pracy przez okres 24 godziny od zastosowania skutecznego antybiotyku. 2. Domowe sposoby na zapalenie gardła. Jeśli poczujemy pierwsze oznaki zapalenia gardła, warto skorzystać z domowych sposobów na złagodzenie jego objawów. Na przykład wykona bukanie gardła roztworem soli kuchennej, naparem z wysuszonych liści kreska lny, kory debu lub z ziół takich jak szabwia czy rumianek. Pamiętaj, aby du kreska opi. Mokreska esz kupi tak kreska eleki na gardło dostateczne pne bez recepty w aptece. Wakreskane nieleczone bakteryjne zapalenie gardła mokreska edawa powikbania zapalenie gardła zwykle jest bagodnym, samoistnie ustępującym schorzeniem, jednak rzadko mokreska e prowadzi do powakreskanych powikbat. W niektórych przypadkach nieleczone bakteryjne zapalenie gardła daje powikbania w postaci ropnia za migdałkiem podniebiennym lub w tylnej cezetce gardła, ropnego zapalenia okolicznych wzwów cech abonnych, gorczki reumatycznej lub kawebuszkowego zapalenia nerek. Ropne powikbania zakakreska enia bakteryjnego pojawia się u mniej niż 1% chorych. 2. Do późnych powikbat, głównie gorczki reumatycznej, dochodzi u 0,10-0,3%.